Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Jego powierzchnia wynosi ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych. Uważa się, że Afryka to kolebka ludzkości. To oznacza, że odnaleziono tutaj najstarsze ślady życia naszych przodków. Afryka to jedyny kontynent, który mieści się jednocześnie na półkuli północnej i południowej. Dzięki temu w lipcu, gdy na półkuli północnej jest lato, na południowej jest zima, a w styczniu sytuacja jest odwrotna. Afryka jest bardzo różnorodna. W ponad 50 państwach mieszka ponad miliard ludności, a w każdym państwie afrykańskim mieszkają bardzo różnorodne grupy etniczne. Każda z nich ma swoje obyczaje, tradycje i język. Wy także znacie kilka słów afrykańskich. Zapewne wielu z Was czytało książkę albo oglądało film Król Lew. Pamiętacie piosenkę Hakuna Matata? W języku Suahili to oznacza nie ma problemu. Suahili to bardzo ważny język komunikacyjny w Afryce. Ale my dzisiaj chcemy Was powitać w innym języku afrykańskim. To język Wolof. Język, w którym porozumiewają się ludzie w Afryce Zachodniej. Tak jak Bara, który przyjechał do nas z Senegalu. Bara przywita Was właśnie w swoim rodzimym języku. Assalamu alaikum. Naka ngeen def? Ana wa kër gi? Ba jam rek am? Naka xalé yi? Naka liggéey bi? Tak bi ta mission bu moy os ci zna Senegal. Senegal to kraay kuro yi. Zna du yeshé ba ci zaxojñi nat océan Atlantique kim. Tam té soob ku tri ko da os na ci yak zdrobia, yak chemas, so su xaj, yak dieci, yak praça. W Senegalu jest taki zwyczaj, że nawet nieznajomi ludzie, kiedy się spotykają na ulicy, się witają i zawsze mają czas, aby porozmawiać, pytać o zdrowie, o sprawy rodzinne, o dzieci, o pracę. Senegalczycy są bardzo gościnni. Bardzo lubią spędzać czas przy wspólnym posiłku, w jak największym gronie. Dlatego Senegal jest nazwany krajem terangi. Kraj gościnności w języku Wolof. Czy chcecie przekonać się, jak wyglądają afrykańskie domy i jakie panują w nich zwyczaje? W takim razie zapraszamy Was na zajęcia.